Witajcie w kolejnym odcinku Wojny Śmietnikowe. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam urządzenie, które się nazywa Prodisz. Jest to takie podręczne urządzenie, ten egzemplarz. Filmy Prumel PPG-92 składa się z dwóch części grzejących. Grzeje pokrywa oraz grzeje podstawa. Urządzenie zbudowane jest z aluminium, jest lekkie, poręczne. Może służyć do pieczenia mięsa, pieczenia ciast, pieczenia chleba, różnych rzeczy. Dzięki temu, że grzeje z góry i od dołu, i temperatura jest, rozkłada się bardziej równomiernie na urządzeniu. Moc górnej grzałki 450 W, moc dolnej grzałki 350. Podłączyłem właśnie do prądu, żeby sprawdzić, czy to działa. Zaczyna już powoli sobie grzać. Znalazłem go oczywiście przed śmietnikiem jakiś tydzień temu. Zaczęto już wystawiać drobne gabarytki, jakieś tam sprzęciki. Ciepło się robi. Sprawdzam, czy działa. Właśnie tak szukałem wczoraj w internecie, w Google, po co komuś Prodisz. I znalazłem. I faktycznie ludziom potrzebny jest Prodisz. Na przykład bierze takie urządzonko na kemping, podłącza to do prądu, piecze. Ono jest lekkie. Zajmuje niedużo miejsca. Nie musi mieć w wozie kempingowym piekarnika. Może w tym upiec mięso, może coś tam w tym zrobić. Także chyba jest ok. Właśnie pod tym względem. Sam się zdziwiłem, po co to ludzie kupują, jeszcze są produkowane nawet. Są dalej w produkcji takie urządzenia. Ma tutaj dwie rączki takie ebonitowe, które się nie nagrzewają. No, mnie to nie jest potrzebne. Dobra, to wszystko w tym odcineczku. Subskrybuj ta i się nie bój ta grzebać w śmietnikach, bo to jest bardzo fajne i ciekawe. Trzymaj ta się, hej!